Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Zagadki Kulinarne. Znowu gościmy na wieży, znowu jest z nami prezes Stowarzyszenia Miłośników Gór Marcin Królak. Dzisiaj przygotujemy potrawę kaloryczną i pożywną, idealną do uprawiania sportów, żeby mieć siłę i energię, no na przykład do wspinaczki, prawda? Dokładnie, a towarzyszą nam niecodzienne warunki. Zbliża się jesień, mamy wrzesień, prawda, już, czyli te dni są chłodne. U góry są typowe warunki zbliżone do warunków górskich, czyli wieje wiatr, jest zimno, z tyłu mgła. Panorama przypominająca nam naprawdę walki w górach. Brakuje tylko szczytów gór rysujących się gdzieś za horyzontem, ale... No niestety zasłoni nam chmurki, nie widzimy. Musimy się obejść. Naszej wspaniałej śnieżki. Dzisiaj przygotujemy dla Państwa zupę serową, która, jak już wcześniej wspomniałem, jest bardzo kaloryczna i pożywna. A żeby przygotować naszą smaczną zupę serową, niezbędny nam jest do tego garneczek z wodą. Woda już nam się gotuje i zaczynamy zupkę robić od tego, żeby... Wiadomo, jesteśmy w górach, nie zrobimy wywaru, żeby zrobić zupę. Zastąpimy wywar kostką rosołową, którą możemy kupić w każdym sklepie. A więc... Ponadto, czyli tak, podnosimy, dajemy tą kosteczkę. Ja bym dał nawet dwie na taki garnek wody. Do tego będą nam jeszcze potrzebne serki topione, sól, pieprz, no i ziemniaczki, żeby ta zupa miała jakiś wygląd. A więc... Kosteczki rosołowe na miejscu. Ja zamieszam ładnie. Woda nam się ładnie już gotuje. I teraz też proszę zwrócić uwagę, że przyprawy nam są potrzebne, żeby sobie po prostu samemu przyprawić to, jak nam smakuje. No, niektórzy już w tym momencie niepotrzebna jest nam sól, ponieważ kostki rosołowe same w sobie zawierają wszystkie niezbędne przyprawy. Zamieszamy. I wtedy już to zaczyna nam się gotować powoli. Przykryjemy jeszcze. Przykryjemy, ale ja bym już dodał ziemniaczki. Czyli zajęlibyśmy się kolejnym ziemniaczkiem. Dobra. Tu ziemniaczki poprawić w kostkę, wtedy się szybciej nam to ugotuje. Czyli bierzemy się za ziemniaczki. Skład zupy. Kroimy je w taką kosteczkę, w jaką nam wygodnie. Czyli w małą. Małą kostkę. Ziemniaczki w małą kostkę. Marcin, w górach podczas wypraw spinaczkowych gotujecie takie zupy? No wiadomo, trzeba sobie jakoś radzić, czyli albo gotujemy zupki, gotujemy wszystkie rzeczy, które możemy to szybko w miarę sprawnie przeprowadzić, czyli oprócz zupek możemy też szybko zrobić, to może też pokażemy jeszcze w jakimś innym odcinku, makaron. W górach zazwyczaj się gotuje też makarony. Są to dania syte. Dające dużo energii, do uprawiania sportu, prawda? Do uprawiania sportu dodatkowo, wtedy jeszcze jakiś baton w kieszeń, tabliczka czekolady i idziemy w górę. Dobra, może wsypiemy pierwszą partię. Wsypiemy pierwszą partię ziemniaczków. I ziemniaczki kroimy tak, żeby się nie zaciąć nożem przede wszystkim. Widzę, Marcinie, że przyniosłeś ze sobą trochę sprzętu. Znaczy, to jest podstawowy sprzęt spinaczkowy. Zaraz sobie chwileczkę te ziemniaczki nam się troszeczkę tu pogotują. To będziemy mogli sobie porozmawiać na temat sprzętu. Na razie to tylko ziemniaki i nasz wywar warzywny. Ziemniaczki nam się gotują. Zanim dołożymy do tego sera topionego... Ja już zgłodniałem, chciałbym tutaj powiedzieć. Jeszcze chwilę poczekamy, aż ziemniaczki się pogotują. Co to jest? No to jest... I czemu to takie ciężkie? Są takie ciężkie. No to generalnie nie jest to ciężkie. Jak się to porozpina na pojedyncze ekspresy. Są ekspresy spinaczkowe. Służy tam to do asekuracji. Do wpinania na drogach, liny. Dokładnie. Na drogach w dzisiejszych czasach mamy drogi ospitowane, oringowane. Są takie plakietki, ja tego nie mam, to jest zamontowanie na ścianie. Po prostu są punkty asekuracyjne, co jakiś fragment na ścianie czy w drodze spinaczkowej są wbite ringi. Może tu wytłumaczę, to jest kawałek prętu zagięte z koluchem na stałe wbudowane w ścianę, wwiercone. Zalane jakby to
no, po prostu dobrze zamontowane. I do tego z jednej strony, jak tu możemy zobaczyć, ekspres składa się z taśmy i dwóch karabinków. Jedną stronę wpinamy do mieszczeń do ringu, a drugi karabinek wpinamy w linę, która nas asekuruje. No, bez liny niestety nie wybieramy się w skały. Takich ekspresów... Dodatkowo ważną rzeczą jest przyrząd asekuracyjny. Tu akurat jako przyrząd asekuracyjny mamy tak zwane rewerso. Służy nam to do asekuracji, przez co się wkłada linę. Tu akurat nie mamy karabinka zakręcanego, no nie, no to takich karabinków po prostu, może powiedzmy od razu, no raczej nie używamy. To jest typowo karabinek strażacki, może być karabinkiem pomocniczym. No. To jest ciężkie, stalowe. Sprzęt. To może wisieć na stanowisku tutaj przy łańcuchu, ale tego raczej jako ekspres się nie używa. Tak samo jako karabinek do rewerso też się nie używa. Powinien być zwykły, zakręcany HMS. Przyplatamy linę, asekurujemy. Czyli karabinczyk osobisty, tak zwany. Dokładnie taki, to jest z podstawowego zestawu spinaczkowego. Do zestawu dochodzi nam jeszcze uprząż, buty. No i oczywiście lina. Lina przede wszystkim. Mamy dwa rodzaje lin, prawda? I dla odwagi magnezja. No wiadomo, do spinaczki używamy bardziej lin dynamicznych niż statycznych. Statyczne liny bardziej wykorzystujemy w laternictwie jaskiniowym bądź w pracach na wysokościach. Liny, używamy liny dynamiczne. Liny dynamiczne charakteryzują się tym, że się rozciągają, prawda? Bo widzowie mogą tego nie wiedzieć. Sama nazwa wskazuje, dynamiczna i statyczna, czyli działa dynamicznie, natomiast lina statyczna działa statycznie. No. Dobra, zajrzyjmy może do naszych ziemniaczków. Zupka nam się gotuje, no ziemniaczki jeszcze troszeczkę muszą nam się pogotować. Ja zmniejszę może trochę. Może zmniejszymy gaz, nie, no ziemniaki są ewidentnie jeszcze nieugotowane, także muszą poczekać na ser, żeby powstała nam zupa serowa. A wracając może do spinaczki, jeżeli coś mówimy dalej o spinaczce, to akurat dwa dni temu gościliśmy w Lubinie najlepszych spinaczy z całego świata. No, było o tym głośno. No, mógłbym się, nasze stowarzyszenie może się troszeczkę pochwalić tym, że zawodnicy, którzy zjechali do naszego miasta, podziękowali nam bardzo serdecznie za zawody, jakie dla nich zorganizowaliśmy. Dodatkowo usłyszeliśmy taką informację, że nie byli jeszcze nigdy w życiu na tak dobrze zorganizowanych i przeprowadzonych zawodach. Nawet powiedzieli, że edycje Pucharów Świata nie są na tak wysokim poziomie, na jakim były przeprowadzone nasze zawody. Czyli to bardzo duży plus dla Was. Jest dla nas to bardzo duży plus. Dostaliśmy w tej chwili dużo sygnałów już od innych zawodników, którzy jakby nie chcieli do nas przyjechać, a wszystko to, że taka sytuacja nastąpiła, no możemy tylko podziękować Polskiemu Związku Alpinizmu za negatywne promowanie naszych zawodów, gdzie nasi zawodnicy zachęcali zawodników z innych krajów, będąc oczywiście z Lubina, zawodnicy naszego klubu jeżdżą na edycję Pucharu Świata, gdzie tam po prostu starali się zaprosić zawodników na przyjazd do naszego kraju. No to czołowa zawodniczka, nasza słynna tutaj w Polsce, Edyta Ropek, latała, żeby zbojkotować zawody w Kielichu. Niestety nie udało im się tego zrobić i nasze zawody okazały się najlepszymi zawodami w tym roku na świecie. Czyli możemy liczyć na następną edycję zawodów tutaj w Lubinie za rok. W tej chwili już przeprowadzamy rozmowy z Tomaszem Oleksym, najbardziej utytułowanym zawodnikiem ogólnie, jeżeli chodzi o spinaczkę sportową. W Polsce? Nie tylko w Polsce, to jest jeden z najlepszych zawodników na świecie. Najbardziej utytułowany w tej chwili z wszystkich zawodników, jacy startują na edycjach Pucharu Świata. Po prostu Tomasz, jak zobaczył naszą organizację, możliwości, jakie nam daje wieża spinaczkowa i nieopodal Cuprum Arena, że w przyszłym roku chcemy zrobić naprawdę, można powiedzieć, 10 razy lepsze zawody niż miały miejsce w tym roku. Ale wracamy do zupy, sprawdzimy dalej ziemniaczki. Najważniejsza dla nas jest w tym momencie zupa serowa. Na razie z serem ma mało wspólnego. Na razie z serem ma mało wspólnego, a naprawdę, proszę mi uwierzyć, jest dobre. Jest dobre. Sam wywar z ziemniaczkami też może być potrawą. Wywar z kostki. Przypominamy, że udajemy, że jesteśmy w górach. W górach, tak. A naprawdę, proszę uwierzyć, jest zimno, to wieje wiatr. Takie warunki. Wieje wiatr, jest mgła. I momentalnie robimy się głodni, jak pachnie nam tutaj ten wywar. Ziemniaczki nam już się ładnie ugotowały. Następny w kolejności dla naszej zupy jest serek. Serek topiony. Z tego, co wyczytaliśmy... Najlepiej śmietankowy. I mówił Marcin, najlepiej śmietankowy, kremowy. I
jak już poradzimy sobie z rozpakowaniem takiego serka, wrzucamy go całego do garnka. Może wiesz co, Konrad, może zróbmy to na łyżkę, ja wezmę i ładnie go zanurzę w wodzie, żeby nam się tutaj nic jasne nie wyleciało. Bo ta zupa jest tak dobra, że szkoda mi jej wylać. O, ładnie sadziliśmy serek. Serek ładnie się... trzeba mieszać, prawda, żeby dokładnie się nie przypalił gdzieś. Pokryweczkę sobie tu odstawimy, ja już będę tu mieszał. Więc ja jeszcze drugi, tak? Zajmę się... pół może starczy na taki. A może garnek. Pół. Zajmę się rozpakowaniem drugiego. Trzeba też pamiętać, że jak jesteśmy w górach, to nie śmiecimy i każde śmieci powstałe na skutek przygotowania obiadu, kolacji, śniadania zabieramy ze sobą i wyrzucamy w cywilizowanym miejscu dokładnie do śmietnika. Więc... zawsze mam przy sobie worki na śmieci, także ja już idę po worek na śmieci. I wrzucamy jeszcze połóweczkę. Ser nam się ładnie, powoli zaczyna roztapiać. Marcin go rozdrabnia, aby przyspieszyć nam ten proces. Tak, dokładnie. Jestem tak głodny, że muszę przyspieszyć tutaj troszeczkę gotowanie tej zupki. Wygląda dobrze, pachnie dobrze, jest ciepła. Smakuje też dobrze. Smakuje też dobrze. Marcin już spróbował. Nawet bym powiem, żebym nie dodawał żadnych przypraw. Nic nie trzeba, naprawdę. Do takiej zupy damy dobrą kostkę. Możemy dorzucić sobie mięsa, prawda? Dokładnie. Jeśli chcemy. No, ale tu jesteśmy w górach, my tak nie mamy tego mięsa. Ale na przykład skrzyneczki w kosteczkę i dorzucić, prawda? No to zawsze to więcej sposób, białka. Mamy nieraz konserwy, no to po prostu normalnie konserwę turystyczną kroi się i się wrzuca, żeby dodało tych wartości energetycznych. Czyli znowu mamy jakąś tam dowolność składników, możemy dokładnie dodawać wedle uznania. Tak, do każdej zupy, to, tak, co woli. Zupę wiosenną, dajemy warzywa i dajemy tam, nie ma powiedziane jakie warzywa, no różne, jakie mamy po prostu w zasięgu. Jeśli mamy możliwość podsmażenia cebulki, możemy cebulkę wrzucić, no czy też bez smażenia oczywiście ją zagotować. Nie, ja bym podsmażył lekko. To też nie ma problemu, mamy palniki. Może zupka nam się będzie gotowała, a my możemy zademonstrować Państwu, jak my to robimy w górach, bo w górach tutaj, wiadomo, mamy kuchenki. Tutaj mamy możliwość wykorzystania kucheneczki. Mamy kuchenkę. To może ja będę mieszał. Może ty będziesz kontent mieszał, ja tu pokażę do kamery. Podemonstrujemy tutaj sprzęt, który używamy w górach. Widzimy butla nie jest duża, jest mała, a palnik mieści nam się w takim malutkim woreczku. W butli mamy gaz, propan, butan. Dokładnie. Butli nie nabijamy, butle się kupuje w sklepach, to naprawdę jest bardzo tanie, nie jest drogie. Lekko powyżej 10 zł taka mała butla. Ja może na razie przykryję. Palniczek. Nasz garnek. Sprytny, mały, turystyczny. Robimy tylko ciach. Kręcamy go na butle. Ja pokażę Państwu, żeby wierzyli, że to wszystko działa. Jest możliwość zrobienia takiej dokładnie zupy na takim palniku. Dokręcamy, odkręcamy gaz. Słyszymy gaz i robimy pstryk i mamy wszystko. Pizza jest nam też niezbędne, ponieważ w górach wieją wiatry i ciężko by nam było odpalić palnik z zapalniczką czy zapałkami, dlatego już się robi, no technika idzie do przodu. O, tu zupeczka nam dochodzi, to już nam jest w tym momencie niepotrzebne. To wyłączymy sobie i postawimy z boku, żeby nam nie przeszkadzało. O. Sprawdzę może, czy ładnie serek nam się już roztopił. Nie, ładnie, wszystko elegancko. 5 minut i uważam, że zupa będzie idealna. Idealna, żeby ją jeść. Nasza zupa już jest gotowa. Nalaliśmy ją sobie na talerze i pozwolimy sobie spróbować. Tak, oczywiście. Po to ją robiliśmy. Po to ją robiliśmy. A więc uwaga. Nie no, nie chcę się chwalić i Marcina chwalić, ale zupa jest... Dlaczego mnie? No razem robiliśmy. Przepyszna. Razem robiliśmy pyszną zupkę. Zapraszamy Państwa do gotowania w domu. Może na podstawie naszego programu to, co Państwo zobaczą, spróbują ugotować u siebie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy na kolejne. Do zobaczenia. Dziękujemy.